No i witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj niestety mój plan na inną miejscówkę nie wypalił. Także wracam tu, koło stawów. O, kto oglądał poprzednie odcinki, ten pamięta. I premierowy dzień PRL-a. No tak jak widzicie, tutaj mamy ładną łączkę. Jest jeszcze trawa nisko. Także można śmiało sobie kopać i chodzić. Tu jeszcze mamy to pole, nie wiem, zobaczymy jak będzie wychodzić na łące. Jak będzie kijowo, to pójdziemy jeszcze na to pole, zobaczymy. Może poszukamy jakichś PRL-ków jeszcze. No i co? Chłodno dzisiaj. Dzień przed świętami. Ale kopiemy. Zobaczymy co wyjdzie. Ogólnie jest całkiem fajna pogoda. Widzimy się przy pierwszym dołku. No i po jakiejś godzinie tuptania na łące wróciłem tutaj, gdzie wyciągałem tyle tych PRL-ów. No i zobaczcie. Na wierzchu jest sobie PRL-ek. Tam to zupełnie niczego nie wykopałem. Może jeden dołek, jakiś tam polmos chyba i tyle. A tutaj mamy 20 groszy. Który rocznik? 72. Pozdrawiam, 72 roczniki. Lecimy dalej, no i mam nadzieję, że zacznę coś w ogóle kopać. Bo nawet nie zdążyłem dobrze łopaty ubrudzić. Także jedziemy. No i mamy drugą monetkę. Także jak widać, sporo zostawiłem po sobie tutaj. A wydawało mi się, że naprawdę porządnie to przechodziłem. 50 groszy. O. Rocznik 73. Pozdrawiam również. No nic, no pochodzę tutaj. Zobaczę, co jeszcze tutaj opuściłem. No i mam nadzieję, że jeszcze coś wyjdzie, żebym mógł Wam coś w ogóle pokazać w tym filmie. Także lecimy. No i mamy tutaj coś, a jeszcze nie wiem co. O! No. Jak fajnie wyszło. I kolejny PRL. 79. Również pozdrawiam. Znowu 20 groszy. Odgarnąłem trochę tutaj te krzaki, te gałęzie, żeby mieć większe pole do popisu. No i rzeczywiście od razu jakiś sygnał był. Powiem Wam, że o, widać tam mury, zbiera się na deszcz. No ale z cukru nie jestem, także pokopiemy. A tutaj mamy chyba pilnik, tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewny, ale taki ma to kształt. Jak sami widzicie. No długość i kształt odpowiada, więc to pewnie jest pilnik. No jeszcze chwilę pokopiemy, ale nic mi tutaj nie wychodzi, także zaraz będę kończyć. No trudno. Tamtą miejscówkę, która mnie bardzo interesuje, dopiero po świętach. Także wtedy dopiero się tam wybiorę. No dobra, czas na podsumowanie. Było to co było, jak widzicie teraz. 3 krążki, nie źle, dobrze wcale. Niestety te miejscówki, które mnie interesują, no dzisiaj akurat nie wypaliły. Właściciele często mają taką prośbę, że mogę bez problemu kopać, ale pod warunkiem, że oni są obecni w domu, na działce, obojętnie. No także szanuję to i muszę się dostosować. Także dopiero po świętach tam pójdę. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Życzę Wam wesołych świąt, zdrowych, rodzinnych, żeby ten czas Wam miło minął, żebyście wypoczęli. No i płytkich dołków. Na razie, do następnego filmu.